Cześć, jeszcze raz Adam. Ten filmik króciutki nagrywam tylko jako filmik wyjaśniający, bo z komentarzy wynika, że jest wiele nieporozumień. Po pierwsze chciałem Wam wyraźnie powiedzieć, że te filmiki na YouTube, które oglądacie, to nie są wykłady. To są tylko zaproszenia na wykłady. Nie mylcie tego, ponieważ wtedy następuje droga na skróty, dążenie do rozumowych powiązań różnych rzeczy i prowadzi to do błędnych konkluzji, jak widzę z różnych komentarzy. To są tylko zaproszenia na wykłady. Wykłady prawdziwe to jest zupełnie co innego niż taki filmik, który trwa 30 minut, prawda? Rysuneczków mam około 900. 900 przez 10 lat wykładów. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, że każdy rysunek na wykładach, to jak go tworzę, omawiam, to trwa godzinę, dwie, niektóre 3 godziny rysunek trwa. Dlatego gdy Wam pokazuję w kamerze przez 2-3-4 minuty, to jest tylko muśnięcie szczytu góry. Tak, nie mamy możliwości dyskusji na żywo. Dlatego jeszcze raz, jeżeli chce ktoś skorzystać z prawdziwych wykładów, czyli pełnego wykładu, gdzie omawiamy od A do Z wszystko tak długo, a wszyscy uczestnicy nie mają już pytań, to wtedy musicie się skontaktować z moją żoną Martą i tam się dowiedzieć, jak grupa się tworzy, kiedy się stworzy i kiedy ewentualne daty będą. Mamy opcję wykładu takiego, jak kiedyś był, czyli przyjeżdżacie do Warszawy i robimy wykład tak jak kiedyś, czyli zapraszam różne istoty do pomieszczenia, gdzie jest wykład, które Wam pomagają w pojęciu. Może to być dla niektórych mało przyjemne, dla niektórych więcej przyjemne. Niektórzy widzą mnie, niektórzy nie widzą, niektórzy czują w sobie. Różnie to jest. Ale wtedy to jest jakby wykład turbo. A druga opcja to jest wykład bazujący na webinarach, czyli mam system, gdzie przykładowo 30 osób spotyka się na webinarze i robimy wykład na przykład w sobotę 8 godzin, w niedzielę 5 godzin, zależy jeszcze jak się umówimy i łączymy się przez internet, tak? Inaczej się nie da. Nie mogę zrobić wykładów na YouTube, gdzie jeden trwa 30 minut. To jest niemożliwe. I tutaj jeszcze chcę Wam pokazać, bo się ludzie pytają. Jak włączycie jakikolwiek film na wideo, na YouTube, znaczy łącznie z moim, to tu widzicie na dole pod każdym filmem. Pod każdym filmem jest tutaj opis. Jak nadusicie tutaj pod filmem jest opis, jak nadusicie tutaj więcej, to się wyświetli pod każdym moim filmem, tak jak po każdym innym filmem, ten co robi filmiki, tu zamieszcza swoje dane kontaktowe. Bo ktoś mi napisał w komentarzach, że nie może znaleźć, jak się dowiedzieć o wykładach, tak? Czyli zjeżdżacie poniżej ekranu z filmikiem i tutaj w opisach jest wymieniony telefon, e-mail do mojej żony Marty i tu możecie dzwonić, się dowiadywać. Ponieważ w pewnym sensie jest sensem, ale w pewnym jest nonsensem pisanie komentarzy do tego, co mówiłem. Ponieważ żeby odpowiedzieć na taki jeden komentarz dogłębnie, to bym musiał napisać na przykład dwie strony. To jest niemożliwe.
A poza tym firma, przez którą te filmy robię, nie zezwala na różne rzeczy, dlatego ja wam nie mogę do ekranu mówić rzeczy, bo nie chcę, żeby ten film zablokowali. A na wykładzie możemy mówić o wszystkim, co chcemy. Tak więc wszystko jest wyjaśnione. Starajcie się zachęcić do wykładów i starajcie się uczestniczyć w nich. Nie, ja nie jestem tym, który srebrną łyżeczką wam wkłada to, co zawsze chcieliście wiedzieć do was i jeszcze tą łyżeczką rozmieszczam w odpowiednie miejsca, w odpowiedniej kolejności, żeby wam było miło, łatwo i przyjemnie, a wy siedzicie sobie na krzesełku, wygodnie oglądacie na YouTube, jak to się robi. To nie na tym polega. Zupełnie nie na tym. Dobra, dziękuję i do zobaczenia.